Ale naprawdę mam takiego przyjaciela, słuchajcie, do którego można zawsze zadzwonić. Ja kiedyś tu muszę wziąć na konferansjera, to się uśmiejecie po prostu. Kogo zaprosić? Muszę go zaprosić. No, a ja chcę powiedzieć, że właśnie, bo mówiłem wam na początku, że na początku zagrałem ten utwór Kolberga i tam właśnie to jest historia miłosna, która się rozgrywa między Wojtkiem a Ruzią. Taki polski odpowiednik Romea i Julii. Czyli jeszcze o Ruzi by się przydało? O Ruzi by się przydało. Zagram tylko teraz taką melodię, którą śpiewa Wojtek właśnie. Dobra. Mówiąc Ruzi, że ją kocha. Taką romantyczną jeszcze. Już to taka interpretacja. Tak długo Ruzi to nawijał na uszy, to może by mi się przestał podobać. Kto to powiedział ostatnio, że to... Ach, wiem, byłam na... Bo chciałam powiedzieć, że znowu zaśpiewam o miłości, ale właśnie słyszałam, byłam na, u Anety Ćmaku na wieczorze poetyckim i dziewczyna pisze wiersze, takie jakby anatomiczne, o ciele człowieka. I ona mówi, przecież wszystkie wiersze są albo o miłości, albo o śmierci. Więc w jakiś sposób. Więc mówi, ja piszę o śmierci, tak rozkładam na czynniki pierwsze. Także nie byliście tak, Ania. I no, to ja o śmierci nie piszę za dużo, chociaż nie, jedno mam. Ale ta będzie o poszukiwaniu miłości na Tinderze. Gdzie? Na Tinderze. Tinder nie jest od szukania? Kogoś? Że się nie używa Tindera. Ja nie wiem, co to jest Tinder, ale ja mieszkam w lesie. Bo masz żonę. To już wiesz, a jak się szuka... No dobra. Piosenka ma tytuł Lew na Tinderze i jest zainspirowana prawdziwą historią. Bo tak, co to jest ten Tinder? To jest taka aplikacja internetowa, gdzie po prostu szukasz towarzystwa na dłużej albo tylko na chwilę. Sześć donat? A donat jest... No on zasłynął Tinder, że to niby to jest tak, wiesz, że na jedną noc, ale niekoniecznie. Tak musi być. Masakra. Ale to nie działa. Mówi, że nie działa. No to ja mam właśnie piosenkę o tym, że tak trochę nawet zadziałało. Może to jest sposób. Może odgapisz. Lew na Tinderze. Poznali się na Tinderze. Tak jest teraz prościej. Nie wychodząc z łóżka możesz poszukać swej wielkiej miłości. On zalajkował 300 kobiet, apetyt to się ma. Lecz długo czekał na odpowiedź, bo wstawił zdjęcie lwa. Lew na Tinderze szuka miłości, bo samemu ze sobą źle jest nawet lwu. Lew na Tinderze szuka miłości, bo samemu ze sobą źle jest nawet lwu. Odpowiedziało parę dam, rozmowy były takie tam. W końcu została tylko jedna, czy ona będzie tą? Czytali się przez tydzień,
aż doszło do spotkania. Ona się trochę bała lwa, on słowem ją oswajał. Lew na Tinderze oswaja słowem, a ona przez słowa całkiem traci głowę. Lew na Tinderze oswaja słowem, a ona przez słowa całkiem traci głowę. I jaki będzie dalszy ciąg historii, która trwa? Czy inny byłby, gdyby lew polować szedł na bal? Lecz nie od tego przecież zależy szczęście par. Jak kto się kiedy spotkał z kim, zależy czy się dba. Lew na Tinderze chce dbać o miłość, bo samemu ze sobą źle jest nawet lwu. Lew na Tinderze chce dbać o miłość, bo samemu ze sobą źle jest nawet lwu. Ale dlaczego zdjęcie lwa on wstawił na początku? Fantazję taką człowiek miał, albo ukryty powód. Jak ona mnie takiego lwa już na początku zechce, to nic nie powie potem, jak się zamienię w bestię. To jest myślenie męskie, kobiece jest wszak inne. Ja tego lwa chcę obłaskawić, ale jesteśmy na inne. Lwy na Tinderze i kocice, nadzieja na miłość rozmija się z życiem. Lwy na Tinderze i kocice, nadzieja na miłość rozmija się z życiem.